Witam, witam wszystkich serdecznie. Mówiłem, że w grudniu będzie Wiedźmin 3. No i mamy w grudniu Wiedźmina 3. Pamiętacie, myślę, bardzo dobrze ten teaser jakieś 2 miesiące temu odnośnie nowej serii z Wieśka. I uwaga, uwaga, właśnie dzisiaj ją zaczynamy. Będzie to seria nietypowa na modyfikacji. Myślę, że sporo osób już się domyślało, co to może być, ale już tutaj uprzedzam, to nie jest seria z przejścia kolejnego. Myślę, że zanim wyjdzie kolejny Wiedźmin, to jeszcze sobie kiedyś przypomnimy, bo pewnie już kolejny Wiedźmin w produkcji, ale no tutaj zaczynamy serijkę nietypową taką z historiami, z modyfikacją i z kompanami, w której będziemy mogli grać u boku różnych ważnych i fajnych postaci. Także będzie to taka serijka z różnych historii, też możecie brać udział jakby w tym, co się będzie działo dalej, ale na początek wam przedstawię mniej więcej zarys i takie, no, wprowadzenie króciutkie do tego modzika, do tej serii z Wieśka 3. Także łapa w górę, kto się cieszy na powrót Wiedźmina Trójki. No ja już się bardzo cieszę. Chciałem troszkę szybciej, ale no, też chciałem skończyć chociaż Wieśka Dwójkę. Myślałem, że skończę ścieżkę Rosza, ale no, już teraz nie będę jakoś was trzymał w niepewności. Zaczynamy, zaczynamy. Na czym będzie polegała seria? Będziemy mogli, uwaga, uwaga, dobierać sobie towarzyszy, którzy będą z nami przemierzać świat i będziemy oczywiście mogli sobie jakby spawnować przeciwników, robić różne historie i też z niektórymi postaciami nawiązywać dialogi, które są dodatkowe. Dodatkowe dialogi z niektórymi postaciami. Także naprawdę petarda. I mod nazywa się Companion Mod i tutaj możecie sobie spawnować towarzyszy, głównie towarzyszy, oczywiście przeciwników przy pomocy konsoli i tak tworzyć jakieś historie po prostu jakby z danym kompanem przemierzać świat. Nawet możecie przejść tak grę, jeśli chcecie. Na przykład z Yennefer, czy z Vesemirem, z kimkolwiek chcecie. Nawet są tu postacie antagonistów, przeciwników, nie? Więc naprawdę kosmos, naprawdę kosmos. I tutaj mamy po prostu możliwość spawnowania. Tutaj mamy specjalnych jakby towarzyszy, mamy normalnych towarzyszy, możemy sobie wybrać. Zobaczcie, ile tego jest. Tutaj mamy taką małą listę. Female, male, wszystko jest. Mamy przeciwników, oni mogą być towarzyszami naszymi. Ale to w następnych odcinkach, tak wam tylko tutaj nakreślę. Tutaj mamy głównych, różnych, też z różnych, tutaj są dodatków. Przeciwnicy, no masakra totalna, na przykład Regisik. Tutaj jakieś drugoplanowe postacie. Jest tego naprawdę mnóstwo i oni są naszymi towarzyszami i też mogą jakby brać udział w bitwach. Jeśli mamy przeciwnika, no to możemy sobie tutaj atakować. Ale no na pierwszy ogień myślę, że idzie dzisiaj Yennefer i pokażę wam nowe dialogi, nowe sceny i zobaczycie, jak to wygląda w praktyce, jak już mamy przeciwnika. No to tak. Specjalny kompanion. Możemy tutaj Yennefer albo wybrać sobie kogokolwiek chcemy, ale tu myślę, że Yennefer i spawnujemy. Oczywiście możemy dać nieśmiertelność, na jakim levelu, skalowanie i później też jakby ubrania i tak dalej. Można to wszystko ogarnąć. No i spawnujemy. Jest Yennefer i teraz możemy oczywiście przywołać, tutaj zmienić jakby ubranie. Jeśli będzie jakieś masakryczne, to zrobimy cenzurę. Takie są ubranka. No już tam powinna być cenzura. I tu sobie po prostu ubieracie. Nie wiem, czy wy cokolwiek widzicie, bo raczej jest tam cenzura, ale powiedzmy, że tak. No i dobra, mamy w ten sposób Faktycznie, Yennefer. nie było to moim zamiarem. O, i tu można rozmawiać. I uwaga, uwaga, teraz jak wyjdziemy w interakcję. Geralt? I co najważniejsze, jeśli jesteście jakby w grze, Geralt jest z Yennefer, to macie dodatkową opcję. Taką, możecie w każdej chwili wyznać miłość
Yennefer, Geralt może wyznać miłość i to wygląda w ten sposób. Kocham cię, Yen. Niesamowita dodana scena. W takich okolicznościach. Coś pięknego. No i super. Tutaj jeszcze są oczywiście pytanka. W każdej chwili to nie jest postać ta, którą macie w Corvo Bianco. Możecie mieć też tam obok normalnego NPC. A tutaj jest jakby zespawnowana, nie? O, i tutaj też są dialogi. Zaczęliśmy rozmawiać o przeszłości i... Nie dokończyliśmy. Zobaczcie, ile tego jest. Pogadamy. Kiedy byłeś w gonie, mam nadzieję, że nie zrobili ci krzywdy. Nawet jeśli, to nie pamiętam. Cały ten okres to teraz tylko jakieś majaki. Krew i pożoga, szaleńcza pogoń przez różne światy. Wszystko jak przez mgłę. Ale pamiętam, jak po mnie przyszedłeś. Jak wymieniłeś swoje życie za moje. Nie zdążyłam ci wtedy podziękować. Zrobiłabyś dla mnie to samo. Twoja pewność jest rozczulająca. Nie powiedziałeś mi, jak się stamtąd wydostałeś. Sam chciałbym to wiedzieć. Czasem przypomina mi się, jak mknę przed siebie, a wokół są czerwoni jeźdźcy. Następne, co pamiętam, to las u stóp Kermoren. Nic więcej. Dobra. Czego właściwie Eredin od ciebie chciał? Tego samego, co od ciebie. Nie pamiętasz? Z pobytu tam ciągle prawie nic. Byliśmy przy Nentą, Geralt, oboje. Eredin liczył, że Ciri prędzej czy później po nas przyjdzie, a wtedy on ją dopadnie. Na szczęście nie dała się podejść. Jak to się stało, że z zakładniczki cesarza stała się jego sojuszniczką? Któregoś dnia drzwi do mojej celi otworzyły się. Zamiast tego oficera, co zawsze, stał w nich sam cesarz. Obiecał, że zwróci mi wolność, a cesarski skarbiec będzie dla mnie otwarty, jeśli spełnię jego prośbę. Wtedy powiedział ci o Ciri, a ty przyjęłaś propozycję. Dlaczego? Wspólny cel skłania do niecodziennych sojuszy. Wiedziałam, że muszę znaleźć Ciri, nim zrobi to Eredin, a jeśli jakikolwiek człowiek miał siłę i środki, żeby mi pomóc, to tylko cesarz. Poza tym, mimo wszystko to jej ojciec. Czemu mnie nie szukałaś, jak już odzyskałaś pamięć i wolność? Założyłam, że szybko dojdziesz do siebie i to ty mnie znajdziesz. Miałaś do dyspozycji czarodziejów, a ja byłem całkiem sam. No, nie tak znowu całkiem. Poza tym wiedziałam, że musiałeś uciec, bo Eredin nigdy by cię nie wypuścił. Mnie wymazał pamięć, ale było całkiem możliwe, że tobie nie zdążył. Dochodzą też wiedźmińskie mutacje. Liczyłam, że zapobiegną większym uszkodzeniom. Zastanawiam się jeszcze... Nad czym? O, i tutaj. Odczuwasz jakieś efekty naszego spotkania z Jeanem? Tak. I teraz trochę żałuję. Chcesz mi powiedzieć, że... Żałuję, że nie spróbowaliśmy tego wcześniej. Dużo wcześniej. Myślisz, że rzadziej byśmy się kłócili? Wręcz przeciwnie. Ale inne rzeczy też byłyby bardziej intensywne. Tak jak teraz. No i super, takie możemy sobie odtworzyć tutaj teksty. Dzięki, do zobaczenia. I co tam jeszcze było? Geralt? A, no i to jeszcze. Bywaj. Zaczekam tu na ciebie. Wróć zaraz, dobrze? To jest postać zespawnowana. No i dobra, możemy sobie iść teraz na przygodę i zobaczcie, że... Aha, bo muszę ją po prostu... Poprosić, nie? Potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. Chodźmy. O, i teraz jest już jakby w naszej ekipie. No i idziemy przez świat i cokolwiek nas napotka, czyli możemy sobie zespawnować albo po prostu, jeśli macie nawet questy, możecie to robić wszystko tutaj z Yennefer. Ale na przykład ja sobie zespawnuję po prostu takiego wilka. I zobaczcie, co robi Yennefer z takim. Miazga totalna, co?
Albo na przykład. No nie wiem, weźmiemy sobie Garkaina. Mamy. Ja tu mam chyba Gold Moda, ale spoko. I tu jacyś w ogóle z ekipy się nawinęli. No masakra, co? No i dobra, i zginął, i możemy sobie oczywiście z tego podnieść. I idziemy dalej. I tak z całą ekipą można tutaj chodzić. Będą później takie multi, jakieś wielkie bitwy. Możemy sobie wykreować jakąś bitwę, na przykład z książki. Jak najbardziej. Bierzemy jakieś czarodziejki, które oczywiście były tutaj w grze, ale większość jest z tej całej ekipy. No może Wilgefortza nie ma. Ale bez naprawdę mogą być tu niezłe jajca. Chciałbym wam takie dzisiaj wprowadzenie. O, tutaj nawet Yennefer też rozmawia. Następna myślę, że będzie Ciri. Tam też są nowe rzeczy, nowe dialogi, nowe jakieś opcje. Także to jest naprawdę spoko. I zobaczmy, jak tu jest z podróżowaniem. Ale chyba jeśli my podróżujemy na koniu, to Yennefer będzie chyba na pieszo, co? A nie, też ma konia. No i git. Lecimy sobie na koniu, zobaczcie to. No petarda, co? Możemy tak przemierzać świat. Niesamowite. To jest taki, powiedzmy, prolog. Co o tym myślicie? Yennefer powinna tam dogonić, ale co byście chcieli najbardziej zobaczyć? Jakie epickie bitwy? Bo kiedyś wiem, że pokazywałem wam modziki, ale to ja musiałem być w skórze jakiejś postaci. Ja mogłem nawet grać Yennefer, ale tak, żeby pomagała nam jako postać i miała jakieś inne ścieżki dialogowe, to nie, tego jeszcze nie było. I myślę, że to będzie coś ciekawego z innymi postaciami. Z postaciami, których w ogóle jeszcze pewnie nie widzieliście tak na spokojnie. Ale na przykład tu bym sobie zszedł i taką drugoplanową jakąś wam pokażę, tak na szybko, nie? Bo tutaj możemy sobie wybrać na przykład z tego, drugoplanowa. I mamy na przykład Miltona. Panią Jeziora nawet. Vivienne. Ciekawe, jak Vivienne będzie. Dobra. No i zespawnuj. I jest Vivienne. I ona też podąża. I mamy już taki harem, nie? No i to jest masakra. Możemy sobie postaci i miliardy tutaj stworzyć. No i zobaczmy, czy ona też będzie walczyć, bo to nie jest powiedziane, że będzie walczyła. Dajmy tego Garkaina. O, na przykład ona nie będzie walczyła. No, nie wszystkie postacie walczą, ale to zobaczymy w przyszłości. Dostała zamrożenia. To Yennefer naprawdę koksi. Dobrze, ale za chwilę. My z Geraltem musimy jeszcze porozmawiać. O kurczę. A ta to co? Geralt? Zamroziła się. Dobra, bywaj. Dzięki, do zobaczenia. Ta Vivienne to zwariowała. Możemy na przykład zrobić w ten sposób. O, i mamy kolejną. Tamto sterowanie tym, powiedzmy, menu nie jest takie łatwe, ale spoko. Dobra, ja sobie wezmę płoteczkę. Ta ma płoteczkę i ta nie ma, więc z Yennefer tutaj najlepiej podróżować. A tamta będzie z buta chodzić. Tempo, tempo! No także taka ciekawostka, myślę, że zrobimy sobie taką serię nieregularną. Tu będą się działy cuda. Zwłaszcza z tym spawnowaniem przeciwników, można sobie bossów pospawnować. I na przykład bossowie też mogą być naszymi towarzyszami, nie? Dobra, już wam tutaj może troszkę wam nakreślę, żebyście wiedzieli. NPC.
Nemi. O, i mamy tutaj wampira, Ekima. Czart, bies, fugas nawet jest. O. I taki ziomek. On jest z nami w teamie. Czajcie? On jest z nami w teamie, bierzemy sobie jego. I on też walczy. Także tu mogą być jajca totalne. Możemy sobie robić jakieś historyjki, jakie sobie wymyślicie, więc czekam na wasze komentarze i inwencje. Na przykład robimy sobie jakąś historię z Ciri, idziemy na jakiegoś potwora, tak, na jakiegoś już po wszystko. Kuroliszka. Mogą być epickie, duże bitwy. No mi się bardzo to podoba i śmiechowe, naprawdę śmiechowe. O, i tutaj sobie można przywołać i on szybciej przyjdzie. Także no, nie będę już bardzo, bardzo przedłużał, ale taką namiastkę tego macie. To tak wolno chodzi. Jeśli nie chcecie, żeby on był w teamie, to też możecie zagadać chyba do niego, nie? Innyfer zawsze ma teksty, ale na razie tych głównych postaci więcej nie pokażę. Niech będzie mały niedosyt. No i cóż, z taką ekipą będziemy sobie kończyć. To wszystko można sobie zresetować oczywiście. Ale myślę, że ciekawa sprawa. Jeśli chcecie więcej, łapkujcie. Im więcej łapeczek, tym szybciej będą kolejne odcinki. I piszcie, co byście chcieli dokładnie tak mniej więcej zobaczyć. Ale myślę, że następny będzie z Ciri i później już zobaczymy, co dalej. A ten tak wolno. No nieźle. Także tyle ode mnie. Kto dotrwał do końca, niech napisze. No niech napisze waszą ulubioną postać z Wiedźmina. Zobaczymy. Ulubiona postać z Wiedźmina poza Geraltem. Ciekawe. Ciekawe. Także tyle. Widzimy się następnym razem. Wiesiek 2 też będzie dokończony, jeśli chodzi o uniwersum. No i oczywiście czekamy na kolejnego Wiedźmina, bo już pewnie w produkcji. Czy chcielibyście jakiś taki dodatkowy materiał o tym, kiedy możemy się spodziewać Wieśka? Też dajcie znać, bo tam naprawdę sporo się dzieje, jeśli chodzi o to uniwersum w środku. No nigdy nic Redzi nie powiedzą, dopóki nie wyjdzie cyber, czy tam nie minie troszkę czasu, ale na pewno coś tam już się pichci. Także tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie i bywajcie. Hej, hej, hej.